Witam Państwa serdecznie, bardzo mi miło tu być i na początku chciałbym od razu uprzedzić, że jeżeli Państwo oczekujecie jakiejś konkluzji i jakiejś ostatecznej odpowiedzi na pytanie, które jest zadane w dzisiejszym temacie, to obawiam się, że mogę Państwa rozczarować, to po pierwsze. Po drugie, nieprawdą jest, że temat jest politycznie niepoprawny, bo nikt nie twierdzi, że mężczyzna nie jest zmienny, więc obie płcie są zmienne, ale ja mówię tylko dzisiaj, czy chcę mówić o jednej płci, ta, która jest płcią o wiele ciekawszą, bardziej złożoną, poważniejszą zagadką dla wszystkich. Tytuł jeszcze raz, jak Państwo widzicie, dlaczego kobieta zmienną jest, a zatem o atrakcyjności, preferencjach kobiet w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego. Sam tytuł wskazuje na to, że będę mówił o temacie dotyczącym pewnych aspektów fizjologicznych i pewnych określonych zachowań, głównie związanych z zachowaniami seksualnymi, zachowaniami, którzy biolodzy określają jako zachowania wchodzące w skład strategii reprodukcyjnej. Jeżeli chodzi o plan dzisiejszego wystąpienia, to po pierwsze chciałem Państwu powiedzieć krótko o biologicznym podłożu atrakcyjności, tym, czym się zajmujemy, ale również zajmujemy się tym, czy atrakcyjność może być jakimś biologicznym ważnym sygnałem. O tym dzisiaj będę mówić. I następnie przejdę do zagadnienia dotyczącego atrakcyjności kobiety w zależności od faz cyklu menstruacyjnego. I to ta ikonka, która tu jest, będzie towarzyszyć, mam nadzieję, że jest wystarczająco estetyczna, będzie towarzyszyć tej części mojej prezentacji. Po drugie, chciałem przejść do tego, jaki wpływ mają fazy cyklu menstruacyjnego na preferencje kobiet. To znaczy, czy kobiety w zależności od właściwie poziomu hormonów, które są zróżnicowane w różnych fazach cyklu, w jaki sposób różnicują swoje preferencje, od czego to zależy? To jest drugi element i można powiedzieć, że ten drugi i trzeci punkt dotyczą właśnie tej zmienności kobiety. Z jednej strony w tym, jak jest postrzegana, z drugiej strony w tym, jakie ma preferencje, jakie ma oczekiwania. W szczególności, jak się Państwo domyślacie, chodzi tu o relacje międzypłciowe. No i na koniec chciałem przedstawić wyniki naszych badań z Agnieszką Żelaźniewicz, moją doktorantką, w których to badaniach próbowaliśmy weryfikować hipotezę, którą nazwano hipotezą dobrych genów. Wkrótce oczywiście wyjaśni się, co to jest za hipoteza i jak można by ją zweryfikować, jak myśmy spróbowali ją zweryfikować i jakie uzyskaliśmy w związku z tym wyniki. Więc jak Państwo wiecie, świetnie, dobór płciowy jako jeden z elementów różnych czynników selekcyjnych działających w ewolucji, nie tylko człowieka oczywiście, ale wszystkich innych organizmów żywych, obok doboru płciowego jest bardzo ważnym czynnikiem, który wywiera różnego rodzaju presję, który związany jest ze zmianami ewolucyjnymi. I ten dobór płciowy generalnie możemy podzielić na wewnątrzpłciowy. Ten wewnątrzpłciowy to jest konkurencja o partnera, czyli między samcami, jak one konkurują. Mogą robić to na różne sposoby, jak się Państwo domyślacie. A z drugiej strony, oczywiście tu jest informacja poniżej taka, że u gatunków, u których samice inwestują w potomstwo znacznie więcej niż samce, głównie tą płcią, która wewnątrz której odbywa się bardzo intensywna rywalizacja, to jest płeć męska. Tak, na dobrą sprawę, może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to od inwestycji rodzicielskiej zależy to, czy istnieją różnice w strategiach reprodukcyjnych między jedną i drugą płcią. I wiele badań pokazuje, że to jest klucz do rozwiązania problemu, dlaczego samice zachowują się nieco inaczej, czy mają inne strategie, a samce mają inne strategie różnych taksonów. Natomiast druga grupa, czy druga część doboru płciowego, którą dzisiaj chciałem się zająć i o której chciałem dzisiaj Państwu mówić, to jest ten dobór międzypłciowy. Ten dobór międzypłciowy, inaczej epigenetyczny również, on związany jest z tym, który z osobników płci przeciwnej jest wybierany, który będzie bardziej atrakcyjny. Czyli to nie jest już konkurencja w obrębie płci, tylko to jest próba, staranie się, prezentowanie różnych cech, czy morfologicznych, czy behawioralnych, które będą w stanie zachwycić płeć przeciwną. Prawda? Czyli ona związana jest po pierwsze z atrakcyjnością osobników jednej płci w stosunku do osobników drugiej płci, a po drugie związana jest z preferencjami, czyli specyficzną wybiórczością względem różnych cech u płci przeciwnej. I o tym właśnie będę dzisiaj mówił. Krótko o biologicznym podłożu atrakcyjności. To jest o tyle istotne, że jak Państwo może wiecie, właściwie do niedawna atrakcyjnością człowieka zajmowały się głównie nauki humanistyczne, nauki społeczne, i
nauki o kulturze, które uważały, że atrakcyjność generalnie jest ugruntowana kulturowo, można powiedzieć, i że to kultura kształtuje kanony estetyczne również w stosunku do budowy ciała ludzkiego, w stosunku do atrakcyjności twarzy itd., itd. Natomiast badania ostatnich właściwie 20-25 lat wskazują, że atrakcyjność ma charakter uniwersalny w dużym stopniu. Korelacja w ocenach atrakcyjności między różnymi grupami etnicznymi jest bardzo wysoka, co wskazuje, że mamy tutaj jakiś czynnik niewątpliwie biologiczny, czynnik ewolucyjny, który w jakiś sposób wpłynął na ukształtowanie pewnych podstawowych kryteriów oceny atrakcyjności, no i biolodzy zaczęli poszukiwać tych kryteriów. Więc cechy kobiece na przykład postrzegane są jako atrakcyjne wtedy, gdy związane są przede wszystkim z takimi parametrami, można powiedzieć. Po pierwsze, to jest potencjał reprodukcyjny kobiety. Przez potencjał reprodukcyjny kobiety rozumie się czas, jaki kobieta ma na reprodukcję. Można powiedzieć, że najwyższy potencjał reprodukcyjny, ale już jest oczywiście dojrzała płciowo, czyli najwyższy potencjał reprodukcyjny kobiety mają, powiedzmy, w wieku między 16 a 18 rokiem życia, dlatego że przed nimi 30 lat na okresu, w którym mogą zachodzić w ciąży, mogą płodzić dzieci. Czyli są pewne cechy, które będą zgodnie z tym, co uważa większość biologów, uważane za bardziej albo mniej atrakcyjne, w zależności od tego, czy one będą wskazywać na to, jak wysoki potencjał reprodukcyjny ma kobieta. Druga kwestia to jest płodność i zdrowie kobiety. Oczywiście płodność to nie jest potencjał reprodukcyjny, dlatego że najbardziej płodna, na przykład najbardziej płodne kobiety są, powiedzmy, między 25 a 30, 32 rokiem życia, czyli wtedy, kiedy mają najwyższe poziomy hormonów płciowych na przykład. Więc i ta płodność będzie zmieniać się w okresie reprodukcyjnym kobiety, a równocześnie, jak się Państwo domyślacie, płodność będzie się zmieniać w cyklu menstruacyjnym. Są takie dni, kiedy kobieta jest płodna i są takie dni, kiedy jest niepłodna albo mniej płodna. No i oczywiście zdrowie kobiety jest istotne, bo ono sygnalizuje, czy kobieta jest w stanie zajść w ciąży, czy w stanie jest zainwestować w rozwijający się płód w jej organizmie, czy w stanie jest zainwestować w laktację, która jest przecież kosztownym procesem fizjologicznym. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te wszystkie elementy uważa się, że są najważniejsze, najbardziej relewantne z ewolucyjnego punktu widzenia i dlatego one, czy sygnały, które będą informować o tych właśnie czynnikach, powinny być najczęściej brane pod uwagę w kryteriach atrakcyjności. Dam Państwu przykład. Mamy tu jedną panią, drugą panią i trzecią panią. Da? Właściwie nie jest trudno ocenić, które z tych pań są bardziej, które mniej atrakcyjne. Może Państwo podejrzewacie, że to kwestia twarzy, ale jak zadzwonimy twarze, to też jesteśmy w stanie ocenić, które z tych sylwetek są bardziej, a które mniej atrakcyjne. Oczywiście tutaj mamy bardzo zróżnicowane czynniki, natomiast w badaniach naukowych, jak Państwo domyślacie, kontroluje się wszystkie czynniki, żeby zwrócić uwagę na pewne określone cechy i sprawdzić, czy jedna zaledwie cecha przy kontroli wszystkich pozostałych, w tym wypadku cech morfologicznych, ma jakiś wpływ na ocenę atrakcyjności, czy nie ma wpływu na ocenę atrakcyjności. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy trzy panie, tutaj już nie ma takich różnic jak tam, nie mają różnych strojów kąpielowych, czy bielizny, innego może odcienia koloru skóry, innego położenia, innej postury. Pytanie jest w tego typu badania, które przeprowadzał m.in. Hens. Pierwszym był Singh, Devendra Singh. Która z tych trzech pań wydaje się odbiorcom, bez względu na to, czy są mężczyźni, czy kobiety, najbardziej atrakcyjna? Więc możecie Państwo sami ocenić, która jest najbardziej atrakcyjna. Tu właśnie powinno być ABC, o właśnie, no żeby nie było tak, że niektórzy z Państwa preferują blondynki, to też doszedłem do wniosku, że właśnie, żeby nie było braku poprawności nie politycznej, ale feministycznej może w tym wypadku, więc jest też blondynka. I tu też mamy trzy panie i okazuje się, że najczęściej jako najbardziej atrakcyjna wskazywana jest ta pani. Przy czym, jak Państwo możecie zauważyć, one się nie różnią twarzą, strojem czy pozycją, którą przyjmują. W tym wypadku najistotniejszy okazuje się być stosunek obwodu talii do obwodu bioder, zwany krótko z angielskiego, to jest waist to hip ratio, WHR. To, że ten WHR właśnie, dlaczego on jest brany pod uwagę w kryteriach oceny atrakcyjności kobiety i to we wszystkich właściwie zbadanych populacjach. Były dwa czy trzy wyjątki, ale potem jest zweryfikowano. Okazało się, że nie zawsze można obrazek dwuwymiarowy pokazując uzyskać efekt. Jak badano trójwymiarowo, czyli mierzono obwody kobiet, okazywało się, że efekt był taki sam właściwie we wszystkich populacjach, więc jakby skorygowano te dwa wyjątki u Hadza i u Matsigenga, którzy są dosyć niskorosłymi grupami etnicznymi. Więc ciało kobiety, kształt ciała wyrażony za pomocą tego wskaźnika okazuje się, że może sygnalizować dojrzałość płciową. No bo cóż, dziewczynki, które są przed okresem dojrzewania, mają bardzo podobną sylwetkę ciała do chłopców.
W związku z tym to nie jest związane z dymorfizmem płciowym, z różnicą między płciami i nie jest odbierane jako sygnał seksualny charakterystyczny dla danej płci. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że w czasie ciąży kobiety mają oczywiście powiększoną talię. W związku z tym ten WHR zasadniczo rośnie, bo jeżeli w liczniku mamy obwód talii, w mianowniku największy obwód bioder, to jeżeli powiększymy talię, no to on się zbliża do 1, a nadal jest powyżej 1. Mężczyźni generalnie ten wskaźnik mają wyższy niż kobiety, to znaczy mają mniejszy obwód bioder w stosunku do talii, znaczy ciągle z reguły talie mają, obwód talii jest nieco mniejszy, ale minimalnie to jest 0,9-1, u kobiet on jest bliższy 0,7, ale też może wskazywać na płodność. Proszę zwrócić uwagę, badania pokazały, że im niższy WHR, czyli te kobiety, które uważane są na podstawie budowy ciała jako bardziej atrakcyjne, tym były większe szanse na udane sztuczne zapłodnienie. To już było kilka badań, nie tylko ZAACTRY w holenderskim programie sztucznych zapłodnień, zapłodnień in vitro, gdzie okazywało się, że każda zmiana o 0,1 WHR do góry zmniejsza szansę sukcesu w tym programie sztucznych zapłodnień o 40%. Czyli innymi słowy, kobieta, która miała WHR 0,7, miała 40% większe szanse na sukces w tej metodzie niż kobieta, która miała 0,8, a ta miała o 40% większe niż ta, która miała 0,9. Co pokazuje, że coś w tej morfologii jest istotnego, że ta morfologia odzwierciedla zdolności, płodność, zdolności związane do płodzenia związane z poziomami hormonów. Po drugie, kobiety o niskim WHR i dużych piersiach, jak to pokazały badania zespołu Grażyny Jasińskiej z Krakowa, mają wyższy poziom estradiolu. A skądinąd wiemy, że wyższy poziom estradiolu związany jest z wyższą płodnością. Czyli innymi słowy pokazujemy w ten sposób, że to ma sens. Znaczy postrzeganie jako bardziej atrakcyjnej sylwetki o mniejszym WHR-ze, niższym WHR-ze jest związane z pewnymi parametrami biologicznymi, które przekładają się na wyższą płodność kobiety. Czyli selekcja musiała działać w taki sposób, żeby promować tego typu kanony estetyczne, kanony atrakcyjności, które były sygnałami odpowiednimi, w tym wypadku sygnałami płodności. Dobrze, teraz przechodzimy do rzeczy. Jeżeli płodność związana jest z atrakcyjnością, a hormony płciowe działają zarówno na płodność, jak i na atrakcyjność, czyli bardziej sfeminizowana kobieta ma z reguły wyższe poziomy hormonów płciowych żeńskich, czyli proporcja estrogenów do androgenów jest odpowiednio wysoka, tym jest bardziej atrakcyjna, a zatem należałoby oczekiwać zmian atrakcyjności w cyklu menstruacyjnym. Bo przecież w cyklu menstruacyjnym kobieta ma dużo wyższy poziom estrogenów w fazie folikularnej tak zwanej i w okresie owulacji, czyli w tej płodnej części cyklu menstruacyjnego, niż w fazie lutealnej. No więc pytanie, czy faktycznie zaobserwowano takie zmiany atrakcyjności kobiety w cyklu. Tutaj jeszcze zwrócę Państwu uwagę na ten wykres, żeby uzmysłowić jedną ważną rzecz. Dzisiaj mamy pewien problem w badaniach kobiet, dlatego że wiele kobiet, szczególnie w tych społeczeństwach rozwiniętych, zachodnich oczywiście, stosują antykoncepcję hormonalną. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica. Ta zielona linia pokazuje hormon luteinizujący produkowany przez podzgórze. Podzgórze produkuje luliberyny, które stymulują do produkcji tego hormonu. Ten żółty to jest folikulostomelina produkowana również przez przysadkę mózgową. Ale one nas mniej interesują. Proszę zwrócić uwagę na te wykresy. Ten niebieski to jest poziom estrogenów. One rosną gwałtownie, a potem po owulacji spadają. Natomiast ta linia bordowa wskazuje nam poziom gestagenów. Głównym jest gestagenem progesteron, czyli on jest najwyższy w tej późnej fazie lutealnej, fazie ciałka żółtego, wtedy, kiedy kobieta nie jest płodna. Tutaj, z tej strony, mamy kobiety, które stosują antykoncepcję hormonalną. Proszę zwrócić uwagę, że te linie są płaskie, zarówno tych gonadotropin, dwóch, LH i FSH, jak i estrogenów, a progesteron też jest w zasadzie płaski, on delikatnie rośnie, a potem jest na stałym poziomie. To powoduje, że właściwie we wszystkich badaniach dotyczących fluktuacji atrakcyjności kobiety, jeżeli wychodzą wyniki pozytywne, albo metodologicznie powinno się od razu oddzielić te dwie grupy kobiet, to z reguły mamy do czynienia z takimi wynikami w przypadku grupy kobiet, które nie stosują antykoncepcji hormonalnej. Te, które stosują antykoncepcję hormonalną, właśnie nie nadają się do takich badań, bo nie ma tutaj fluktuacji poziomu hormonów płciowych. Więc to jest ten okres, który najczęściej uważa się za okres, takie okienko płodności, gdzie największe prawdopodobieństwo jest zajścia w ciążę, to jest mniej więcej od 5 dnia cyklu do 14 dnia. Czasami bierze się cały ten okres od właściwie pierwszego dnia cyklu, czy od dnia zerowego do 14, ale może nie będziemy tutaj w szczegóły metodologiczne wchodzić. Następna kwestia, chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że generalnie, żebyśmy wiedzieli, że nie tylko dotyczy ten mechanizm fluktuacji
cyklu. Nie dotyczy tylko homo sapiens, nie dotyczy tylko człowieka, ale dotyczy wielu innych zwierząt. Wiemy świetnie, że zarówno atrakcyjność, jak i proceptywność samic rośnie w fazie estrus, w fazie estralnej, w fazie, można powiedzieć po polsku, nazywa się to rują, wtedy, kiedy samice mają najwyższy poziom hormonów płciowych, kiedy są płodne. Proszę zwrócić uwagę zresztą, że nazwa estrogen bierze się właśnie od estrus. To jest estrus, to jest ruja, gen to jest gen, coś, co generuje, czyli estrogen de facto powinien generować ruję u kobiety, czyli u każdego innego ssaka. Więc ja tylko krótko zwrócę Państwu uwagę, tych badań było wiele i to już przeprowadzonych wcześniej, bo w późnych latach 50., 60., to badano oczywiście szczury, które pomimo tego, że jest kratka pod napięciem, próbują się dostać do samicy, gdy jest w fazie estrus, wtedy też preferują zapach. To są psy, które świetnie znamy, które częściej odwiedzają samice, gdy są one w fazie estrus. Podobnie, jeżeli samicy poda się estrogeny, to wydłuża się wizyty samców nawet sześciokrotnie u samicy. U pawianów, przechodzimy do bliższych nam taksonów naczelnych, mianowicie tam inspekcja genitaliów samicy i kopulacje mają miejsce przede wszystkim właśnie w fazie estralnej. U rezusa, to jest makak, najwięcej kopulacji w okresie również owulacji po owariektomii, czyli po usunięciu jajników, okazuje się, że dochodzi do spadku częstości kopulacji, ale jeżeli dojdzie do iniekcji, czyli jeżeli się podaje samice estrogeny, to dochodzi do wzrostu liczby kopulacji. Czyli ewidentnie okazuje się, że to hormony płciowe wpływają na to, jak samica jest proceptywna, receptywna, jak chętnie wchodzi w relacje seksualne. U goryla również samca przyciąga zapach z pochwy samicy i narządu pachowego, bo nie tylko człowiek ma narząd pachowy. On ma najlepiej rozwinięty ten narząd pachowy, ale u goryla i szympansa, którzy mają pozycję w zasadzie półwyprostowaną, występuje też szczątkowa, może powiedzieć, forma narządu pachowego, który jest dosyć ciekawym narządem, właśnie wydaje się ważnym w kontekście komunikacji międzypłciowej, w kontekście sygnalizacji semiochemicznej, sygnalizacji seksualnej. To zwracam Państwu uwagę na szympansa, czy to jest samica szympansa, która ma coś, co nazywamy skórą seksualną. Tutaj widać, to jest takie duże obrzmienie. Ono ulega, to miejsce, ta skóra seksualna ulega obrzmieniu. To jest nawet ponad 1,5 litra wody. To jest dosyć duży magazyn wody. I dużemu przekrwieniu, co powoduje, że ona jest, ten rejon, ta skóra seksualna u samicy w fazie płodnej jest bardzo atrakcyjna dla samca. Ja to pokazuję również z tego powodu, żeby zaraz zwrócić Państwu uwagę na to, co do niedawna uważano, jeżeli chodzi o proces harmonizacji, o uczłowieczenie. Bo tą cechę u samicy traktowano jako coś, co występowało u przodków człowieka, przodkiń człowieka w tym wypadku. I według wielu koncepcji to, że zniknęła ta cecha, dało poważne konsekwencje związane ze strategiami rozrodczymi. Dzisiaj nie do końca się z tym zgadzamy, ale nie chciałbym w ten temat do końca wchodzić, tylko zwracam Państwu uwagę, że ta obserwacja tej cechy u najbliższego dzisiaj żyjącego krewnego człowieka dała impuls do wielu koncepcji na temat tego, jak to może wyglądać u człowieka. Ja zwrócę Państwu uwagę tylko krótko na jeden z artykułów, który opublikowałem w 1999 roku w Current Anthropology, właśnie, który dotyczył swoistej krytyki tego, co w literaturze było właśnie do późnych lat 90. uważane za pewnik. Ciągle zresztą w literaturze, nawet fachowej, to jest, ta opinia jest powtarzana bardzo często, że utrata rui i ukryta owulacja w ewolucji człowieka to były cechy bardzo znaczące dla zmian strategii reprodukcyjnej człowieka, które mogły na przykład według niektórych doprowadzić do monogamii, do zupełnie innych zachowań seksualnych niż u na przykład szympansa. Więc pytanie, które zadałem i na które odpowiadałem w tym artykule, pierwsze było takie, czy faktycznie seksualność kobiety jest niezależna od poziomu hormonów płciowych. Bo założono, stwierdzono jakoby, że nie ma fluktuacji zachowań seksualnych u kobiety w cyklu menstruacyjnym. Jednak się dokładnie można przyjrzeć badaniom, może poza wyjątkiem studentów, oni są dosyć wyjątkowi w tej kwestii, u nich ta krzywa jest płaska, amerykańskich studentów przynajmniej. Natomiast poza tym to jednak zauważa się cykliczność. Ja abstrahuję od tego, że zmniejsza się ilość kontaktów seksualnych w czasie menstruacji, ale równocześnie można zaobserwować zmianę intensywności tych zachowań w zależności od fazy cyklu. Czyli odpowiedziałem, że nie do końca jest tak, że zostało utracone to, co u innych zwierząt nazywa się rują, że jest ta fluktuacja. A co to znaczy? To znaczy, że ciągle zachowania seksualne, atrakcyjność, preferencje kobiet mogą zależeć od, czy zależą w jakimś stopniu, chociaż nie tak dużym jak u innych zwierząt, od poziomu hormonów płciowych. Po drugie,
czy zadałem pytanie, czy brak jest jakichkolwiek oznak płodnej fazy u kobiet. Odpowiedź była, że są takie oznaki, aczkolwiek są subtelne. Muszę przyznać, że od tego czasu pojawiło się już wiele artykułów, o których zaraz powiem, o wynikach tych badań Państwu zaraz opowiem, które stwierdziły, że istnieją fluktuacje, że są jakieś oznaki fazy płodnej, skoro mężczyźni inaczej reagują na kobiety w różnych fazach cyklu menstruacyjnego. Czy one są, w jakim stopniu one mają sens biologiczny, czy one są tylko skutkiem ubocznym, to jest inna kwestia i o tym zaraz sobie powiemy. Następne pytanie, jakie zadałem, to czy rozkład zachowań seksualnych jest niezależny od fazy cyklu miesiączkowego? To jest trochę związane oczywiście z tym pierwszym pytaniem, na to już w zasadzie Państwu odpowiedziałem, że te zachowania seksualne charakteryzują się pewną fluktuacją. Co więcej, no, jeżeli patrzymy na to, jak wygląda rozkład zachowań seksualnych w zależności od fazy cyklu w społecznościach czy społeczeństwach zachodnich, to będziemy mieli inny wynik niż jak spojrzymy na to, jak to wygląda w społeczeństwach zbieracko-owieckich. A oczywiście, jeżeli ktoś chce wyciągać wnioski na podstawie społeczeństw fluktuacji czy braku tej fluktuacji zachowań seksualnych w społecznościach zachodnich i wyciągać wnioski na temat ewolucji człowieka, to trzeba pamiętać, że może się naprawdę mylić, bo te zmiany nastąpiły dosyć poważne, związane z różnymi kwestiami, na przykład z intensywnym poziomem higienizacji, z wiedzą na temat biologii rozrodu, a zatem unikanie zachowań seksualnych w fazach, które są związane z ryzykiem zajścia w ciąży i tak dalej. Natomiast jeżeli przyjrzymy się społeczeństwom zbieracko-owieckim, czy bardziej pierwotnym społecznościom, to tam obserwuje się wiele mocniejsze fluktuacje. I tam trzeba szukać podobieństw do tego, jak to wyglądało u naszego przodka, a nie w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. I wreszcie po czwarte, czy dobór płciowy związany z brakiem rui i ukrytą owulacją, dałem w cudzysłowie, bo ona nie do końca jest ukryta, aczkolwiek no, nie jest tak widoczna jak u szympansa, bo nie mamy tej skóry seksualnej. Pytanie oczywiście, czy ta skóra seksualna nie istnieje u nas, dlatego że nigdy wcześniej nie istniała, czy dlatego, że jakiś dobór, czy jeżeli istniała, czy to dobór płciowy spowodował jakby zniknięcie tej cechy, czy redukcję tej cechy, czy też inne czynniki, dobór naturalny, na przykład dwunożność. No wyobraźmy sobie, że dwunożna samica australopiteka albo homo erectus musiałaby dźwigać w bardzo niekomfortowej sytuacji 1,5 litra wody i to by zaburzyło zasadniczo mechanikę chodu. Więc mogą być inne powody związane z selekcją naturalną, a nie z doborem płciowym, które były związane z zanikiem tej cechy. Krótki kontekst ewolucyjny, jeżeli chodzi o atrakcyjność kobiety w zależności od fazy cyklu. Można sobie wyobrazić, że poprzez zwracanie na siebie uwagi w płodnej fazie cyklu, samice generalnie, uogólniamy to nieco w tej chwili, mogą przyciągać potencjalnych partnerów seksualnych i stymulować rywalizację między samcami. To o tyle jest ważne. Stymulacja rywalizacji między samcami, przyciąganie może powodować, że związek czy kopulacje, do których dochodzi, są z kopulacjami samcami, które są najlepsze, samcami alfa, najsilniejsze samce. Samce, które mogą mieć u danego gatunku akurat najwyższą jakość genetyczną czy biologiczną, a zatem dawać największe szanse na to, że potomstwo będzie odziedziczy pewne cechy, które ma samiec, który jest tak bardzo dominujący i w związku z tym samica będzie miała większy sukces reprodukcyjny. Czyli ewolucja premiowałaby w związku z tym tego typu mechanizm, żeby zwiększyć sukces reprodukcyjny samicy. Po drugie, może skłaniać partnera albo partnerów, może być oczywiście to struktura monogamiczna albo poligamiczna, do intensywnych zachowań seksualnych. Samce pobudzone przez cechy samicy pojawiające się w fazie płodnej generalnie mogą mieć większy sukces reprodukcyjny niższym kosztem, bo nie muszą wydawać dużo energii na próbę kopulacji w różnych fazach, gdzie nie ma szansy na to, że samica zajdzie w ciążę, że będą miały jakiś ewidentny sukces ewolucyjny. Więc dobrze, przejdźmy już do tych konkretów fluktuacji atrakcyjności budowy ciała. Po pierwsze, czy cechy budowy ciała kobiety związane z atrakcyjnością zmieniają się w cyklu? Wydaje się, zmieniają się, aczkolwiek subtelnie. Badania pokazują, że w fazie płodnej obserwuje się spadek wartości wskaźnika WHR, znaczy kobieta robi się bardziej kształtna. Oczywiście te różnice nie są duże, ale zauważalne i istotne statystycznie. To wiąże się przede wszystkim z większym uwodnieniem tkanek, na przykład tkanki tłuszczowej w okolicy bioder na przykład, czy tej tak zwanej tkanki tłuszczowej gluteofemoralnej. Po drugie, spadek poziomu asymetrii fluktuacyjnej. Asymetria fluktuacyjna w wielu badaniach pokazywana jest jako czynnik, który zmniejsza poziom atrakcyjności. Znaczy, im bardziej symetryczny organizm, który powinien być z natury bilateralny,
mieć symetrię bilateralną, tym wydaje się, że jest bardziej atrakcyjny. To wynika stąd, że jeżeli organizm ma dobre geny, to jest w stanie przeciwstawić się różnym czynnikom, które mogą zaburzać jego proces rozwoju i wzrastania, szczególnie w okresie prenatalnym i wczesnym dzieciństwie, a zatem w taki organizm będzie bardziej symetryczny. Organizm, który ma gorsze geny, będzie musiał poświęcić dużo energii na walkę na przykład z wirusem czy z bakterią i w tym czasie nie będzie w stanie wygospodarować wystarczająco dużo energii, żeby utrzymać idealną symetrię ciała. Po drugie, atrakcyjność twarzy. Tutaj macie Państwo dwa przykłady. Badania prowadził zespół pod kierunkiem Craiga Robertsa. Kobietom wykonano dwa zdjęcia. Jedno w fazie płodnej, drugie w fazie niepłodnej. I potem badani oceniali, na którym zdjęciu twarz kobiety atrakcyjna jest bardziej atrakcyjna. Oczywiście możecie Państwo sami spróbować ocenić, która z tych twarzy jest bardziej atrakcyjna, a która z tych twarzy jest bardziej atrakcyjna. Nie będę wskazywał. Nie musi to być celność oczywiście i to nie była celność stuprocentowa. Mogę Państwu powiedzieć tylko, że wyniki statystyczne wskazują, że częściej wskazywana była ta twarz, która była fotografowana w płodnej fazie cyklu. Niemniej jednak zwrócę uwagę na wiele wątpliwości. Jak Państwo widzieliście na tych zdjęciach, pierwsza to metodologia, na przykład różny ubiór. Może się okazać, że dziewczyna w czerwonym sweterku czy w czerwonym golfie będzie bardziej postrzegana, bardziej atrakcyjna, bo ma element czerwieni. Prawda? Niemniej jednak ta wątpliwość, możemy ją trochę zminimalizować, jej niebezpieczeństwo, dlatego że wykorzystano również twarze z nałożoną maską, czyli była widoczna tylko twarz, nic poza twarzą. Nie było widać włosów, nie było widać szyi ani swetra. Wynik był podobny. Po drugie, efekt był naprawdę bardzo słaby. Co to znaczy? Że od 52 do 60% wskazań było w kierunku tej twarzy, która była w płodnej fazie cyklu, w stosunku do losowego 50%. Tutaj macie Państwo wyniki. Badania zostały przeprowadzone w Newcastle i w Pradze. I proszę zwrócić uwagę, no tutaj w ogóle, jeżeli była twarz nie z nałożoną maską, która zasłaniała ten sweterek przykładowo, to nie było różnic. Natomiast mężczyźni nie widzieli tych różnic. Kobiety były lepsze w zaobserwowaniu tej różnic, czyli wyżej oceniały tą twarz, która była zrobiona. Zdjęcie było w fazie płodnej. Niemniej jednak to jest około 55% w stosunku do 45%. Którzy wybrali tą drugą twarz, więc ta różnica nie jest duża. W Pradze te wyniki były nieco wyższe, ale proszę zwrócić uwagę, że nigdy one nie przekraczały właśnie 58-59%. Więc efekt jest naprawdę, można powiedzieć, mizerny, aczkolwiek istotny statystycznie, tak jak pokazują to badacze. Dalej, badania inne, które zrobiono na twarzy, badania Low Smith i współpracowników, wykonano tutaj kilka zdjęć twarzy kobiety w różnych fazach cyklu. Badani oceniali zdjęcia pod względem różnych cech. Kobiecości, atrakcyjności, czy też zdrowego wyglądu. Ale oprócz tego, tym kobietom, którym robiono zdjęcia, zbadano poziom metabolitów estrogenów w moczu w fazie folikularnej, w tej płodnej fazie cyklu i okazało się, że faktycznie on dodatnio korelował z ocenami twarzy we wszystkich aspektach. Znaczy, im kobieta miała wyższy poziom estrogenów, tym z reguły jej twarz była wyżej oceniana przez tak zwanych obiektywnych sędziów. Tutaj macie Państwo przykład ciekawy. To są twarze skonstruowane przez program, który umożliwia superpozycję. W tym wypadku nałożono na siebie 10 twarzy kobiet, które miały najwyższy poziom estrogenu, a tutaj nałożono na siebie i uśrednił komputer cechy antropometryczne twarzy kobiet, które miały najniższy poziom estrogenów. I pokazywano badanym te dwie twarze i właściwie dosyć regularnie twarz, która powstała na bazie 10 twarzy kobiet z fazy płodnej była oceniana wyżej niż twarz, która była skonstruowana na bazie 10 twarzy z fazy niepłodnej. Co wskazuje, że te estrogeny w jakiś sposób upiększają jednak tą twarz, dodają tego pierwiastka żeńskiego, czy zwiększają poziom feminizacji. Co więcej, okazało się, że twarz o najwyższym poziomie estrogenów oceniana była jako bardziej kobieca, bardziej atrakcyjna czy zdrowo wyglądająca. Był jakby następny typ badań z twarzami, który pokazuje, że za atrakcyjnością w jakiś sposób, chociaż subtelny, kryją się hormony płciowe. No, wątpliwości oczywiście krótko i sugestie. Zmiany są bardzo subtelne, na co już Państwu zwróciłem uwagę, to po pierwsze. Po drugie, niestety jest ciągle mało badań na ten temat. Możliwe, że były, ale nie dały takich wyników. To mamy zawsze ten bias, ta nierównowaga, niektórzy przynajmniej tak uważają, nierównowaga publikacji dotyczących wyników pozytywnych, negatywnych. Ale jaka sugestia? Proszę zwrócić uwagę, że to, co Państwu pokazywałem, to były twarze statyczne, to były twarze przetworzone na przykład komputerowo w przypadku tych superpozycji. Natomiast możliwe, że istnieją cechy dynamiczne twarzy, które się zmieniają, inny poziom ekspresji,
częstość uśmiechu w fazie płodnej i tak dalej, które będą też dodatkowym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność kobiet w fazie płodnej w stosunku do fazy niepłodnej. To oczywiście hipoteza. Druga cecha to następna cecha, bo mieliśmy budowa ciała, twarz, atrakcyjność głosu. I tutaj badania też pokazują, że poziom hormonów płciowych wpływa na uwodnienie tkanek krtani, a zatem może wpływać i na głos. Okazuje się, że w istocie w płodnej fazie cyklu kobiecy głos oceniany jest jako bardziej atrakcyjny. I to było kilka badań na ten temat już. Jednak obecność różnic między głosem kobiety w fazie płodnej i niepłodnej okazuje się być dyskusyjna. Znaczy są badania, które Państwo widzicie, które wykazują taką różnicę i są badania, które nie wykazują takich różnic. Natomiast muszę przyznać, że śpiewaczki operowe czy zawodowe piosenkarki świetnie wiedzą, jak zmienia im się głos w zależności od cyklu i narzekają na różne cechy tego głosu w fazie, która jest związana z nadmiernym uwodnieniem fałdów głosowych. Atrakcyjność zapachu to następny czynnik. Więc zmiana zapachu ciała w cyklu związana jest oczywiście ze zmianami wydzielanymi zarówno różnych metabolitów sterydów płciowych przez skórę, ale też lotnych kwasów alifatycznych w pochwie. To się nazywał kopulinami. Oczywiście badano w wielu aspektach tego typu informacje przekazywane drogą chemiczną i okazuje się, że zapach kobiet w fazie płodnej odbierany jest jako bardziej atrakcyjny, seksowny. I co ciekawe, w badaniach Hawliczka i współpracowników wyszło, że on jest właściwie wtedy najmniej intensywny, ale jest postrzegany jako najbardziej atrakcyjny. Natomiast poziom testosteronu mężczyzn okazuje się być wyższy po ekspozycji na zapach kobiety w fazie płodnej. Czyli kobieta będąca w fazie płodnej stymuluje w jakiś sposób, czyli musi to być sygnalizacja chemiczna, semiochemiczna, sygnalizuje to w taki sposób, że zwiększa się poziom testosteronu u partnera. I tutaj macie Państwo taki wynik. Tu są dni od owulacji, tu jest zero, to jest punkt, kiedy dochodzi do owulacji. Badania uwzględniały poziomy hormonów, więc to jest dosyć precyzyjnie ustalone. I proszę zwrócić uwagę, że poziom testosteronu średnio rośnie aż do owulacji, a potem spada. No tutaj mamy w przypadku właśnie kobiet owulujących, jaki on jest, jaki ma poziom, nieowulujących, no i grupa kontrolna. To znaczy grupa kontrolna to jest taka, gdzie mężczyźni nie mieli przyjemności wąchać koszulki kobiecej, tylko koszulkę, która nie miała przyjemności bycia w kontakcie z żadnym ciałem, więc no, z reguły tego typu kontrole się robi. Więc widać, że ewidentnie te, które były noszone przez kobiety w fazie płodnej, spowodowały wzrost poziomu testosteronu. Atrakcyjność zapachu, ciąg dalszy. Takie badania ciekawe, są niedawno opublikowane, przeprowadził Miller i Manner. Oni sprawdzali też mężczyzn, którzy wąchali koszulki noszone w fazie płodnej między 13 a 15 dniem, czyli to była, no, można powiedzieć, dokładnie środek cyklu menstruacyjnego, i w fazie niepłodnej między 20 a 22 dniem. Następnie kazali uzupełniać wyrazy. Oto poniżej wyrazy, które kazali uzupełniać. Można było tu wpisać dowolne literki. Dowolne literki. Nie muszę Państwu tłumaczyć, co tam można wpisać, ale okazywało się, że mężczyźni, którym prezentowano koszulki, które były noszone przez kobiety w płodnej fazie cyklu, tworzyli o wiele częściej słowa związane z seksem. Bardzo ciekawy eksperyment niż słowa, no tu można dać six oczywiście, jeżeli ta koszulka była w niepłodnej, a seks, jeżeli była w płodnej i tak dalej. Co do innych nie będę się zatrzymywał. Tutaj oni właśnie zwrócili na to uwagę, że liczba słów, które były związane z seksem, wynosiła średnio około 5,3-4 w fazie płodnej, a tylko 4 w fazie lutealnej i w kontroli nieco mniej nawet, ale tutaj nie było różnic statystycznych między tymi dwoma słupkami. Co pokazuje, że coś takiego się dzieje w mózgu kobiety, znaczy w mózgu mężczyzny w tym wypadku, który interpretuje rzeczywistość przez pryzmat zapachu kobiety. Zmiany behawioralne oczywiście to następny aspekt, który badano. Kobiety w fazie płodnej okazało się, ubierają się z reguły bardziej atrakcyjnie. Poziom estradiolu u kobiet, które były w związku i były na dyskotece bez partnera, kolerował dodatnio z wielkością odkrytej powierzchni ciała albo też z obcisłością ubrania, natomiast negatywnie z długością sukienki. Kobiety poproszono na szkicowanie stroju, jaki założyłyby na wieczorne wyjście. Gdy były w fazie płodnej, rysowały inne sukieneczki, a były w fazie niepłodnej inne. Tak to wyglądało mniej więcej. Możecie się Państwo domyśleć, które kobiety, będące w której fazie, rysowały, że one tak sobie poszły na imprezę, a które, że wolałyby być w takiej sukience. Dobrze. Częściej też jako bardziej atrakcyjną wskazywano kobietę na zdjęciu wykonanym, gdy była w fazie płodnej.
też inne badania przeprowadzone, gdzie kobiety miały zupełną dowolność w dobraniu sobie konfekcji odpowiedniej i robiono im zdjęcia. Okazywało się, że z reguły jakoś tak ubierały się, że bardziej podobały się na tych zdjęciach, kiedy były w fazie płodnej niż niepłodnej. Czyli jest taki aspekt atrakcji, przyciągania potencjalnych partnerów. Są jeszcze inne wyniki świadczące o zmianie w cyklu. Po pierwsze, napiwki tancerek erotycznych, które nie stosują antykoncepcji hormonalnej, okazało się, że zmieniają się w cyklu, są najwyższe w fazie płodnej. I to w dosyć zasadniczy sposób. Proszę zwrócić uwagę, tu są tancerki, tak zwane lap dancers, w Stanach Zjednoczonych robiono te badania, które używały tabletki antykoncepcyjne, więc one zarabiały dziennie od 150 do 200 dolarów. To były te tancerki, które nie zażywały antykoncepcji hormonalnej. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy menstruowały, zarabiały około 180, jak były w płodnej fazie, to prawie dwa razy więcej, 350. Potem to znowu spadało do około 200 iluś. I autorzy twierdzą, że to nie jest tak, że one manipulowały klientami, bo gdyby, przecież każda tancerka, ona to wykonuje zawód, żeby jak najwięcej zarobić. Gdyby ona wiedziała, jak to robić, to by prowokowała mężczyzn w taki sposób, że za każdym razem by zarabiała 300. Czyli one nie wiedzą, jak to jest jakiś sygnał podświadomie odbierany przez mężczyzn, z którym one nie potrafią sterować, który powoduje, że jednak dostają zasadniczo wyższe napiwki w środkowej fazie cyklu. W fazie płodnej kobiety też częściej odwiedzają miejsca, w których mogą spotkać mężczyzn. No, to takie trywialne dosyć. Kontekst ewolucyjny znowu. Pytanie pierwsze. Czy oznaki fazy płodnej w cyklu stanowią biologiczny sygnał? To jest naprawdę istotne pytanie z biologicznego punktu widzenia. Czy też są tylko skutkiem ubocznym zmian fluktuacji poziomu hormonów płciowych? I czy de facto z ewolucyjnego punktu widzenia kobietom nie opłacałoby się bardziej, gdyby całkowicie nie sygnalizowały płodności? Trzymały mężczyzn, że tak powiem, na dystans i kompletnie kontrolowały interakcje między nimi. Są koncepcje, które mówią, że tak by było najlepiej dla kobiet z ewolucyjnego punktu widzenia, ale koszty, fizjologiczne koszty całkowitej niwelacji wszelkich sygnałów związanych z fluktuacją hormonów płciowych są zbyt duże z ewolucyjnego punktu widzenia. Dlatego do tego ciągle nie doszło, ale może jesteśmy na dobrej drodze. Ocena płodności kobiet w cyklu istotna jest dla mężczyzn, ale czy ujawnienie tej fazy jest korzystne dla kobiet? No to właśnie jest pytanie. To jest trochę taka antagonistyczna selekcja, rywalizacja między płciami. Oczywiście z punktu widzenia płci męskiej, to najlepiej, żeby był intensywny sygnał, gdzie mężczyzna by wiedział, w którym momencie najbardziej mu się opłaca inwestować, bo w tym momencie kobieta jest akurat w płodnej fazie cyklu. No więc pytanie, czy jest to sygnał, czy produkt uboczny przemian hormonalnych? I to pytanie oczywiście zostałem trochę otwartym. Możliwe, że w czasie dyskusji poruszymy ten problem bardziej dogłębnie. Podsumowanie tej części. Więc kobiety nie utraciły fazy estrus całkowicie. Czyli ciągle hormony mają na nie wpływ. Po drugie, zmiany atrakcyjności w cyklu są bardzo subtelne i dlatego zadajemy sobie pytanie, czy mają podłoże ewolucyjne, w tym sensie, że są funkcjonalne ewolucyjnie, czy selekcja bezpośrednio działała na takie, a nie inne sygnały, czy też to ma inny charakter, jest to skutek uboczny. I właśnie problem znaczenia ewolucyjnego, czy ten sygnał biologiczny, czy to jest sygnał biologiczny, to jest produkt uboczny metabolizmu hormonów. I na tym kończę tą pierwszą część. Teraz przejdziemy do tego, czy kobiety zmieniają swoje preferencje. No właśnie. Mamy tutaj wagę, na której widzimy dwóch panów. Pytanie, który jest bardziej atrakcyjny dla tej pani. Więc znowu wracam do tego założenia teoretycznego na początku. Jeżeli płodność związana jest z poziomem atrakcyjności, hormony płciowe wpływają zarówno na płodność kobiety, jak i na atrakcyjność, to możemy zadać sobie pytanie, czy kobieta w zależności od poziomu atrakcyjności, poziomu płodności, ma zróżnicowane preferencje w zależności od fazy cyklu. Z jednej strony mogą to być tak zwane korzyści pośrednie, które wiąże się z pozyskiwaniem dobrych genów dla swojego potomstwa, czyli preferowanie mężczyzn. Wtedy powinniśmy założyć, że kobiety będą, jeżeli będą preferować te korzyści pośrednie, będą preferować mężczyzn o wysokiej kondycji biologicznej lub genetycznie kompatybilnych z nimi. Prawda? I to prawdopodobnie powinno mieć miejsce w płodnej fazie cyklu. Z drugiej strony dobry ojciec. To są korzyści pośrednie, które związane są z preferowaniem mężczyzn o wysokim statusie społecznym, gotowych do inwestowania, mocno przywiązanych do partnerek, prawda? Czy to są preferencje, które będą silniejsze w niepłodnej fazie cyklu, wtedy, kiedy kobieta nie ma szansy zajść w ciąży. Czyli nie ma sensu myśleć o pozyskiwaniu dobrych genów, a zatem poszukuje się tak zwanych korzyści bezpośrednich. Tak to się nazywa często w literaturze. Więc po pierwsze, jeżeli chodzi o preferencje budowy ciała mężczyzn, okazuje się, że jeżeli tworzy się znowu kompozytowe sylwetki mężczyzn, nakłada się
takie tors wielu mężczyzn na siebie, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że tu mamy mężczyznę, który jest nieco sfeminizowany, a tu jest zmaskulinizowany, czyli ma bardziej męskie cechy związane na przykład z takim wskaźnikiem szerokości barków do szerokości bioder czy talii. Ten ma nieco bardziej sfeminizowane cechy. Okazuje się, że w płodnej fazie cyklu kobiety częściej preferują bardziej zmaskulinizowanych mężczyzn, ale tylko gdy wybierają partnera do związku krótkoterminowego czy krótkotrwającego. Prawda? Nie różnicują tak bardzo, czy różnicują, bo muszę Państwu przyznać, że tak na dobrą sprawę za każdym razem wybierają w 75% mniej więcej co najmniej tego mężczyznę. Ale proszę zwrócić uwagę, że tu jak wybrałem partnera na długi okres, czyli na, to ma być mąż, prawda, długotrwały partner, to właściwie nie ma różnicy między fazą cyklu menstruacyjnego, w jakiej są te kobiety. Natomiast tutaj jest ta różnica. 80% kobiet będących w płodnej fazie cyklu wybiera tą sylwetkę, a 70% tą sylwetkę. Znowu można powiedzieć, że ta różnica nie jest taka duża, ale z punktu widzenia istotności statystycznej ona jest znacząca. Preferencje wysokości ciała mężczyzny. No, okazuje się, że istnieją zmiany preferencji wysokości ciała partnera i że w fazie płodnej kobiety preferują wyższych mężczyzn. Badania, które przeprowadziliśmy z Grażyną Jasieńską, polegały na tym, że pokazywane były tego typu sylwetki i kobiety, zresztą mężczyźni też uczestniczyli w tych badaniach, miały za zadanie wybrać parę, w której najlepiej widziałyby siebie, to znaczy w której chciałyby być partnerkami. Co się okazało, że z reguły ta para C była stosunkowo często wybierana, to kobiety, które były w płodnej fazie cyklu, częściej wybierały takie pary. To znaczy wybierały de facto partnera, który byłby wyższy od nich niż taki, który byłby dla nich odpowiednim do związku długotrwałego. Co wskazuje na to, że jakby mają wyostrzone preferencje w stosunku do takiej cechy jak wielkość, czy w tym wypadku wysokość ciała mężczyzny w fazie płodnej. Preferencje męskich twarzy. No, w fazie płodnej kobiety nie stosujące antykoncepcji hormonalnej, to za każdym razem muszę Państwu podkreślać, zresztą na samym początku to już o tym mówiłem, preferują bardziej zmaskulinizowane twarze męskie. Tutaj mamy przykład, gdzie robiono właśnie, pokazywano takie twarze. Jedna była bardziej zmaskulinizowana, druga była sfeminizowana. Zawsze Państwo możecie odkryć, ta taka, można powiedzieć, bardziej podłużna jest zmaskulinizowana, ta bardziej okrągła jest sfeminizowana. I robiono to zarówno na przykładzie twarzy Japończyków, jak i Europejczyków. Robiono badania i w Japonii, i w Europie. I okazywało się, że kobiety tylko w przypadku wyboru partnera do związku krótkotrwałego preferowały o wiele bardziej mężczyzn, którzy byli zmaskulinizowani. Natomiast w przypadku wyboru partnera długoterminowego właściwie nie różnicowały tak bardzo tych twarzy. Więc proszę zwrócić uwagę, że kontekst związku ma tu istotne znaczenie. To są twarze mężczyzn od najbardziej zmaskulinizowanych, przez średnią zmaskulinizowaną, przeciętną, nieco sfeminizowaną i bardzo sfeminizowaną. Proszę zwrócić uwagę, że te twarze mężczyzn oceniano w różnych kategoriach. Który jest najbardziej dominujący, który się nadaje na partnera krótkoterminowego, długoterminowego i tak dalej. Co się okazało? Te linie pokazują, że ta czerwona linia wskazuje, że na przyjaciela najchętniej kobiety wybrałyby tego mężczyznę, prawda? Albo tego. Rzadko tego. Na kochanka to jest ta linia, właściwie najbardziej tego. Ten troszkę może za bardzo agresywnie wygląda, ale potem wraz ze wzrostem feminizacji spada atrakcyjność tych mężczyzn, którzy mieliby wystąpić w roli kochanka. I wreszcie wróg. No, największym wrogiem to jest ten, mógłby być, no a ten to już właśnie nie nadaje się na wroga poważnego. Także tu to przynajmniej Państwo macie całą gamę tych twarzy, żeby zobaczyć, jak różnicuje się te stopnie poziomu maskulinizacji. Dalej, jeżeli chodzi o preferencje męskich twarzy, to zaobserwowano brak zmian preferencji u kobiet stosujących antykoncepcję. Znaczy to, że brak takich zmian wskazuje na to, że wpływ mają na to estrogeny i progesterony. Bo ja już Państwu pokazałem na tym obrazku, w przypadku antykoncepcji hormonalnej te poziomy są właściwie stałe, więc trudno oczekiwać tej fluktuacji. A jeżeli ona występuje, ta fluktuacja u kobiet, które nie stosują antykoncepcji hormonalnej, które mają naturalne zmiany poziomu sterydów płciowych, szczególnie żeńskich, no to wygląda to, że to będą albo progesterony, albo progesteron to będzie, albo będą estrogeny. No, który z tych hormonów odgrywa decydującą rolę, to jest ciągle pytanie otwarte. No, może progesteron, my w pracy z Dariuszem Danelem wskazujemy, że to jest bardziej progesteron, który jest hormonem trochę antyseksualnym. W badaniach w których kobiety oceniały twarze mężczyzn, okazywało się, że te kobiety, które były w płodnej fazie cyklu, z reguły oceniały wyżej atrakcyjność mężczyzn niż te kobiety, które były w niepłodnej fazie cyklu. Te
bardziej krytycznie patrzyły na te twarze męskie. Znaczy te wpłodne oczywiście miały powody, żeby oceniać mężczyzn nieco wyżej. Ale są też hipotezy, w której zakłada się, że to estrogeny odgrywają silniejszą rolę. Ze wzrostem poziomu estradiolu kobiety silnie preferują mężczyzn o wysokim poziomie testosteronu. To znaczy im wydaje się im silniej sfeminizowana kobieta pod względem profilu, jej profilu hormonalnego, żeńskiego, tym silniej preferuje mężczyzn o wyższym poziomie androgenów. No, u kobiet w fazie lutealnej natomiast obserwuje się preferencje do twarzy o zdrowym wyglądzie i preferencje do twarzy, co ciekawe, zarówno męskich i kobiecych, które przypominają ich własną twarz. Zdrowy wygląd i podobny do osoby oceniającej. Znowu, biolodzy zwracają uwagę na to, że w fazie, która jest niepłodna, właściwie ważniejsze są osoby, które z rodziny, które mogą być osobami wspierającymi, tak jak przy wysokim progesteronie czy w czasie ciąży, niż potencjalny partner seksualny, który w danym momencie, kiedy kobieta jest płodna, nie musi być wcale dla niej najlepszym oparciem. Proszę zwrócić uwagę, to są ciekawe badania, gdzie modyfikowano twarze mężczyzn i kobiet, tej kobiety i tej kobiety. I co ciekawe, że ta kobieta z reguły wybierała jako bardziej atrakcyjną tą twarz, a męską tą twarz. Natomiast ta kobieta wybiera jako bardziej atrakcyjną żeńską twarz tą, a męską tą. Te twarze są bardziej podobne do jej własnej, tak samo jak ta twarz i twarz ta jest podobna do tej twarzy. To też jest ciekawy aspekt, że wybiera się twarze podobne do własnej. No, jak to się dużo w lustrze na siebie napatrzył, no to bardziej siebie lubi pewnie też. I ja już nie chcę wnikać w mechanizm psychologiczny, chodzi o aspekt ewolucyjny. Wpływ maskulinizacji i symetrii ciała i twarzy mężczyzn na rzeczywiste wybory jednak jest dyskusyjny. Proszę pamiętać, że wielokrotnie bada się preferencje, ale w życiu wybory nie związane są najczęściej z tymi idealnymi wzorcami, które ludzie mają, czy z tymi ich idealnymi preferencjami, więc to są różne kompromisy. I robiono takie badania, gdzie pokazywano zdjęcia męskich twarzy i sylwetek, które były oceniane przez kobiety pod względem atrakcyjności i w fazie płodnej i w fazie niepłodnej. To wyglądało mniej więcej w ten sposób. Mężczyzna, tak wyglądająca twarz, zupełnie naturalnie, wyglądająca sylwetka i się okazywało, no oczywiście tutaj może mieć wiele zastrzeżeń co do metodologii, chociażby ubioru, który zasłania idealne parametry antropometryczne. Niemniej jednak w tego typu badaniach okazywało się, że nie było różnic między oceniami kobiet w fazie płodnej i niepłodnej, więc możliwe, że różnice między bodźcami stworzonymi komputerowo, które faktycznie wyostrzają pewne pojedyncze elementy atrakcyjności, dają lepszy efekt badawczy niż w rzeczywistości to ma miejsce. No ale przecież ewolucja nie działała na symulacjach komputerowych, na superpozycyjnych obrazach, tylko na obiektach naturalnych. Preferencje męskiego głosu jeszcze. W płodnej fazie kobiety też silnie preferują niskie męskie głosy. Preferencje męskiego zapachu. W płodnej fazie kobiety oceniają zapach androstenonu jako mniej awersyjny, czyli jako bardziej przyjemny. Jest nawet taka hipoteza radaru, dosyć bardzo spekulatywna, ale ciekawie brzmi, że dlaczego mężczyźni z reguły nie pachną. Androstenon to jest forma ketonowa androstenolu, który jest formą alkoholową i to jest tak, że androstenol ładnie pachnie, można powiedzieć, znaczy daje pozytywne odczucia. One de facto nie działają na receptory węchowe. A androstenon, on przekształcany jest, metabolizowany przez bakterie do tej formy ketonowej w ciągu 20-30 minut. Mężczyźni z reguły nie pachną. I spekulatywna hipoteza mówi, że to ma sens, dlatego że jak mężczyzna nie pachnie i kobieta się od niego odsuwa, to znaczy, że nie jest w płodnej fazie. Czyli wysyła informację tak jak radar. Jeżeli to się odbija i ta fala odbija się zbyt daleko, to nie jest kobieta w fazie płodnej. Jeżeli natomiast jest w fazie płodnej, jest bardziej tolerancyjna dla brzydkich męskich zapachów. W związku z tym się do niego nie odsuwa. I dlatego to mógłby być sygnał. To mówię taką pewną ciekawostkę zupełnie spekulatywną. Generalnie oceniają zapach mężczyzn wyżej, kobiety, które są w płodnej fazie cyklu, niż te, które są w fazie niepłodnej. Postrzegają też zapach mężczyzn symetryczny jako bardziej seksowny i przyjemny. Natomiast w badaniach wyszło, że wcale ten zapach nie ma związku z poziomem androgenów, w szczególności testosteronu mężczyzn, ale w jednych z badań wyszło też z poziomem kortyzolu, co dosyć ciekawy wynik. Silnie preferują zapach mężczyzn dominujących również kobiety w płodnej fazie cyklu. Tutaj kilka innych preferencji przykładowych. W fazie płodnej kobiety silnie preferują cechy mężczyzn związane ze społeczną dominacją
i bezpośrednim rywalizowaniem z innymi mężczyznami, czyli taki, którzy są, nie wiem, bardziej aroganccy, bezczelni, bardziej bojowo nastawieni, można powiedzieć. No ale pytanie znowu, czy te zmiany preferencji kobiet odnoszą się tylko do cech partnera w kontekście krótkoterminowym, czy też odnoszą się do partnerów w kontekście, do partnerów, którzy mogli być partnerami długoterminowymi. Okazuje się, że z reguły te wyniki wychodzą tylko, gdy kobiety prosi się o wybór partnera krótkoterminowego. Gangestad i współpracownicy zrobili jeszcze takie badania, nagrali wideo, wywiady z mężczyznami, którzy w tych wywiadach konkurowali o możliwość umówienia się na randkę z atrakcyjną kobietą. Potem pokazywali to kobietom i część kobiet, grupa kobiet ocenia atrakcyjność tych mężczyzn z nagrań w kontekście związku długo- i krótkoterminowego, a druga kobieta oceniała mężczyzn pod względem takich cech jak inteligencja, atrakcyjność, bycie dobrym ojcem, arogancja itd. Ci autorzy zastanowili się nad tym, czy kobiety różnicują swoje preferencje w stosunku do wszystkich potencjalnych cech u partnera, ewentualnego partnera, czy też tylko do niektórych. I co się okazało? Okazało się, że zmiany w cyklu dotyczyły tylko tych cech, które były istotne w kontekście związku krótkoterminowego, czyli tych cech, które były związane z sygnalizacją dobrych genów. Nie różnicowały partnerów potencjalnych ze względu na inteligencję, na to, czy są dobrym, mogą być dobrymi ojcami, czy nie, tylko ze względu na te cechy, które uważa się, czy postrzegane są, jako cechy sygnalizujące jakość genetyczną. I teraz ostatnia kwestia, bardzo krótko, jak zweryfikować hipotezę łowienia dobrych genów. Ta hipoteza łowienia dobrych genów, innymi słowy, mówi, że kobiety mają taką zmienność preferencji w cyklu menstruacyjnym, że preferują te cechy u mężczyzn w płodnej fazie cyklu, które wskazują na jakość genetyczną tych mężczyzn, a zatem liczą na to, że pozyskają lepsze geny dla swoich dzieci. W związku z tym niektórzy nazywają to hipotezą łowienia dobrych genów, czyli łowią dobre geny. Oczywiście w pewnych określonych sytuacjach, bo nie dotyczy, jak się Państwo domyślacie, wszystkich kobiet i wszystkich kontekstów. Więc oczywiście koszty strategii krótkoterminowej, założyliśmy, są dosyć duże w przypadku, szczególnie w przypadku kobiet. One dotyczą różnych kwestii, na przykład jest ta strategia jest bardziej ryzykowna dla kobiet, bo one ponoszą dużo większe inwestycje rodzicielskie. Ciąża, laktacja, intensywna opieka, w którym to okresie właściwie nie mogą zachodzić w ciąży. U mężczyzn nie ma tego problemu. Po drugie, znaczy koszty, które możemy sobie wymienić, kilka podstawowych, to jest dodatkowo spadek reputacji, mniejsze szanse na zdobycie dobrego partnera stałego, co pokazują badania w różnych społeczeństwach. Po drugie, wychowywanie potomstwa bez pomocy ojca, jeżeli podejmuje zbyt szybką decyzję albo wchodzi w związki krótkoterminowe, nie może liczyć nierzadko na opiekę i pomoc tego mężczyzny w opiece nad sobą i nad dzieckiem. I po trzecie, utrata partnera stałego, jeżeli dopuszcza się zdrady, jeżeli partner stały ma na przykład zasoby, jest dobry dla niej i dla dzieci, no to może to być ryzykowna strategia. A mimo to kobiety czasami stosują taką strategię. Dlatego spróbowaliśmy badać, dlaczego. Więc pytanie podstawowe w tych badaniach było takie, czy poszukiwanie przez kobiety dobrych genów przekłada się na kondycję biologiczną noworodków? Pytanie, które zadaliśmy sobie, jest właśnie dosyć proste. Jeżeli to są dobre geny, jeżeli ktoś pozyskuje dobre geny na skutek strategii krótkoterminowej, to jego dziecko w momencie urodzenia powinno mieć lepsze parametry przeciętnie niż inne dzieci. Proszę pamiętać, że dzisiaj właściwie niemal wszystkie, 99% czy nawet więcej, przeżywa noworodków, ale do niedawna cechy morfologiczne między innymi noworodka, jakość, parametry fizjologiczne, które mierzy się na różne sposoby, były bardzo istotnym czynnikiem, który był dobrym predyktorem, czy dziecko przeżyje, czy nie przeżyje. Śmiertelność dzieci do niedawna była bardzo, bardzo wysoka. I w przeszłości ewolucyjnej też. Więc to byłby dobry miernik, znaczy jeden z dobrych mierników. To nie jest jedyny miernik, ale ten spróbowaliśmy zbadać. Więc przeprowadziliśmy ankietę online, w której było wiele pytań, ale główne pytania, które nas interesują, to była masę urodzeniową, punkty w skali Apgar, które uzyskał noworodek, zdrowie dziecka, czy były jakieś wady genetyczne, choroby i tak dalej. Po drugie, zapytaliśmy kobiety o typ związku, czyli czy ta kobieta, jaki miała związek z biologicznym ojcem w momencie poczęcia, czy to był jej stały partner, czy to był mąż, czy to był romans, czy to był krótkotrwały związek generalnie rzecz biorąc. I bazując na rodzaju związku z ojcem tego dziecka, wyróżniliśmy matki w stałym związku, które określimy krótko LM,
i dziecko, gdzie wtedy wiadomo, że dziecko było poczęte w długim, trwałym związku, i matki, które poczęły w przelotnym związku, czyli dziecko zostało poczęte w związku krótkotrwałym, czy też na wskutek zdrady. Czyli nie było łatwo zdobyć takie dane, ciągle ich mamy nie tak dużo. Partner w tym przypadku najczęściej okazywał się w związku krótkoterminowym, przez kobiety był odpisany jako atrakcyjny, pociągający, seksy i tak dalej, co wskazywało na to, że faktycznie te cechy biologiczne były tym atraktantem, który powodował, że kobiety wchodziły w związek z takimi partnerami. Pisały na przykład tak, głęboka, ale krótka fizyczna fascynacja, czyste pożądanie. Więc wyrażały to właśnie tak, jak oczekiwalibyśmy w przypadku tego typu relacji. Udało nam się zebrać ankietę od 1660 kobiet. Brano pod uwagę wyłącznie pierwsze dzieci, bo kolejność dziecka jest istotna dosyć. Wykluczono 232 kobiety. Ostatecznie próba liczyła w przypadku kobiet, które poczęły w związku długoterminowym, długotrwałym, 1428, w tym 725 chłopców poczęły. Kobiety, które miały dziecko w związkach krótkotrwałych, to ich było 58 chłopców. Przy analizie masy urodzeniowej wykluczono też dzieci matek diabetyczek, ale to w niewielkim stopniu zmniejszyło nam materiał badawczy. Więc jakie były badane zmienne, jak już Państwu wiem, masa noworodka, wynik w skali Apgar i różne choroby. No, świetnie wiemy, że wszyscy się chwalą, jak duży był nasz bobas, który się urodził, prawda? The doctors and nurses all said he was the heaviest newborn they've ever seen. Prawda? Faktycznie nie tylko kobiety, ale mężczyźni też się chwalą, jaki to był duży bobas się urodził. To jest jakiś powód do dumy. Proszę zwrócić uwagę, że to jest relewantne z biologicznego punktu widzenia, bo większość badań biologicznych, aksjologicznych pokazuje, że od masy urodzeniowej noworodka w dużym stopniu zależy szansa jego przeżycia. W szczególności w tych społecznościach, gdzie nie mamy opieki medycznej tak bardzo rozwiniętej jak u nas. No i co się okazało? Okazało się, że przy badaniu niskiej masy urodzeniowej nie zaobserwowaliśmy żadnych różnic między dziećmi urodzonymi w jednych związkach i w drugich związkach. Natomiast była istotna różnica dla chłopców tylko, gdzie w tych związkach krótkotrwałych 10, prawie 11% chłopców miała niską masę urodzeniową, a tylko 4% chłopców w związkach długoterminowych. Proszę zwrócić uwagę, że to jest wynik odwrotny do oczekiwanego. Bo gdyby hipoteza łowienia dobrych genów była prawdziwa, to należałoby oczekiwać, że te matki będą miały te noworodki o lepszym tym parametrze, jakim jest masa urodzeniowa. Wyniki w skali Apgar tutaj nie zaobserwowaliśmy różnic, ani dla chłopców, ani dla dziewczyn, między tymi dwoma grupami kobiet. W przypadku chorób zaobserwowaliśmy różnicę, ale tylko dla dziewcząt i tu też był wynik odwrotny do oczekiwanego. Okazało się, że częściej różne choroby miały dzieci, noworodki, od matek, które poczęły w związku krótkotrwałym, niż te, które poczęły w związku długotrwałym. To jest oczywiście te modele, które pokazują, że niewątpliwie czas trwania ciąży wpływa na masę urodzeniową dziecka, płeć dziecka wpływa, wysokość ciała matki, czyli wielkość ciała matki wpływa, ale najważniejsze dla nas są te na dole. Rodzaj związku okazał się nie mieć związku. Rodzaj, relacja między rodzicami nie miał związku z masą urodzeniową. Jak podzieliliśmy kobiety na te, które zdradziły i te, które miały związek krótkotrwały, bo nie miały stałego partnera, to nawet przy tym podziale też wynik był negatywny. Czyli nie zaobserwowaliśmy tego wyniku, który oczekiwaliśmy. Więc krótka dyskusja. Więc, po pierwsze, może była to zbyt mała próba do wykrycia bardzo słabego efektu. Jakie są ograniczenia? Krótko pokazuję Państwu tych badań. Ale tendencje generalnie są przeciwne w stosunku do oczekiwanych. Czyli gdyby nie było tych tendencji odwrotnych, to możliwe taką tezę można by postawić. Więc mamy tutaj mieszane uczucia, ale ten kierunek, odwrotny kierunek niż oczekiwany wskazuje, że to może nie jest kwestia liczebności. Po drugie, niekontrolowany był na przykład wpływ stresu. Proszę pamiętać, że są takie czynniki jak brak wsparcia partnera kobiety w ciąży, groźba wykrycia zdrady i tak dalej. To są czynniki stresogenne, które mogą powodować różne zaburzenia procesu rozwoju w okresie prenatalnym, w związku z tym uniemożliwiać odpowiedni wzrost masy ciała. Ten czynnik nie był brany pod uwagę. Następny czynnik to może nieodpowiednia próba. Proszę pamiętać o tym, że my badamy zachodnie dostatnie społeczeństwo. Możliwe, że w bardzo surowych warunkach środowiska, gdzie są niedostatki pokarmu, dużo pasożytów, różne czynniki negatywne, wyniki byłyby bliższe oczekiwanym. Tam faktycznie to polowanie na dobre geny byłoby bardziej uzasadnione i efekt byłby mocniejszy. Po drugie, wiemy, że w Polsce, gdzie badaliśmy, to jest stosunkowo niska płodność i jest skuteczna antykoncepcja. A co to może znaczyć? To może znaczyć, że kobiety generalnie są bardziej liberalne,
mniej ostrożne mają wybory seksualne. Znaczy już niekoniecznie wybierają tak precyzyjnie, jak kiedyś mogły wybierać. I te wybory do związków krótkotrwałych nie są tak mocno skażone tą jakością genetyczną, jak kiedyś bywały. Mała zmienność genetyczna populacji. Nie będę się nad tym argumentem zatrzymywał, bo musiałbym trochę dłużej o nim powiedzieć. Jeszcze następna kwestia. Może hipoteza łowienia dobrych genów nie może być testowana w oparciu o parametry noworodków. Może brak jest kompletnie związku z rozwojem wewnątrzmacicznym. Może chodzi o to, że ten chłopiec będzie potem bardzo atrakcyjnym mężczyzną. To też jest trochę wątpliwe, bo proszę pamiętać, że u ssaków generalnie większy jest noworodek płci męskiej w momencie urodzenia, tym z reguły jest większym samcem. U mężczyzn też tak jest, wyższym mężczyzną. A jeżeli wszelkie badania pokazują, że to wielkość ciała ma jakiś wpływ na atrakcyjność, na przykład wysokość ciała, to mało prawdopodobne, że ci mniejsi chłopcy urodzeni w tych związkach SR, w strategiach krótkotrwałych, będą bardziej atrakcyjni jako dorośli. Kobiece preferencje obserwowane w warunkach laboratoryjnych nie mają przełożenia na rzeczywiste wybory. Może też być tak, że to, co się postuluje, czyli tą koncepcję łowienia dobrych genów w oparciu o preferencje, no jest zupełnie oderwane od rzeczywistości. To znaczy realne wybory są tak odległe od preferencji, że w przypadku realnych wyborów nie będzie. Ta hipoteza się nie sprawdza. No, a może po prostu na końcu hipoteza łowienia dobrych genów nie jest kompletnie prawdziwa. Dziękuję Państwu za uwagę.